Ale to był ciężki dzień. Dostarczyłem około 50 paczek i została mi już ostatnia i wracam do domku. Akurat tutaj sąsiadka coś zamówiła, dlatego idziemy jej tutaj przekazać właśnie tą paczuszkę. Zaparkujemy. Mam jeszcze cukierki dla moich dzieci. Dzień dobry. Witam, witam. Tyle na tą paczkę czekam. Gdzie tak późno? Przepraszam, w nocy? Że tak późno. Ale no, miałem dzisiaj ciężki dzień tutaj dla pani paczuszka. O, dobra, super, dziękuję bardzo. Ten niech sobie w sumie tutaj zostanie. Ja jeszcze muszę tutaj posprzątać. Dobra, widzowie. Także tutaj zostawiamy swój skuterek może albo w sumie, no niech sobie tutaj stoi w deszczu i wracamy. Ej, czekajcie, co tu robisz, Insonic? Ej, co, Garek, złapałem ciebie. Teraz idę i ciebie po prostu odniosę w tajne miejsce. Ej, on z mojego domu mojego kolegę Garka wyciągnął. Ale co tam Garek robił w moim domu, widzowie? Ja nie mogę, widzieliście? To przecież był przerażający Shinsonic. On znowu wrócił do naszego miasta. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Zrobię ostrożnie. Dipnę, szybko. Widziałaś? Szybko. No widziałam, zobacz co w ogóle Shinsonic mi zrobił z moim domem, z mojego domu praktycznie już nic w ogóle nie pozostało, ale mam budowlańców i ogarnęliśmy coś superowego. Co takiego? Zrobiliśmy w ogóle bazę, patrz, nawet jeszcze takie ślady straszne zostały przed Shinsonikiem, właśnie budowlańcy już tu praktycznie skończyli robić, tylko uwaga, uwaga, bo można się pokuć trochę. Jakie przeszkody, w sumie on tutaj się nawet nie zmieści, bo on jest za duży, on to by musiał przeskoczyć. I co, w tym domku się zamierzasz schować przed Shinsonikiem? No tak, no i tutaj panowie się schowają, twoja rodzina się w ogóle schowa, ja się schowam, no nie ma jakoś za dużo miejsca, no ale chyba nam tyle starczy, prawda? Słuchaj, po pierwsze, czy to są jakieś bezpieczne bloki? Przecież on tutaj by mógł wejść na dobrą sprawę. No nie wiem, specjalnie wybrałam czerwony, twój ulubiony. Słuchaj, druga sprawa, jak my mielibyśmy się tutaj wszyscy zmieścić jeszcze z panami budowlańcami, z moją całą rodziną? No tu będą spać panowie budowlańcy, ja tutaj jedno miejsce, a wy z rodziną dwoma krzesłami się podzielicie. No nie jestem przekonany, a czy wiesz co, Shinsonic był też w moim domu i zastanawiam się, co tam robił. W ogóle mojego kolegę trzymał za rękę, w ręku jakby. Tak, gdzieś no go wiem, poprowadził. Widziałam. Prowadził. Więc ty może teraz idź do domu po swoją rodzinę, a my może faktycznie będziemy budować, panowie, dalej. Chodźcie. Okej, dobra. Dobra, jesteśmy pod domem. Mam nadzieję, że moja rodzinka jest cała i zdrowa. Rodzinka wróci... Wróciłem? A co on robi? Słuchajcie, szybko zamykamy drzwi. Co on tu robi? Ja nie mogę. Ej, Shinsonic, czego ty chcesz? No, przyszedłem po ciebie, słuchaj. W ogóle muszę ci powiedzieć, chodź tu na słówko, musimy pogadać. Ogólnie tak, twoją rodzinę schwytałem, twojego kolegę Garka schwytałem, tylko słuchaj, jeszcze ciebie nie schwytałem. Zostaw mnie, Shinsonic, ja się nie dam tak łatwo. Gdzie są moje dzieci, rodzinka? Gdzie słuchaj, jesteście? Nie odnajdziesz na razie swoich dzieci ani swojej rodzinki. Ja im bardzo dobrze, bardzo dobrze ich zabezpieczyłem. Słuchaj, gdzie ty jesteś? Nie mam, gdzie nie, ty się bawimy podziewasz? Się w chowanego, słuchaj. Dobra, widzowie, może uda mi się wymknąć z domu. Nie ma go, wychodzimy szybko. I słuchajcie, uciekamy. A, tutaj jesteś, nie, mnie tu wcale nie ma. Jeden. Kolce, kolce cię zaraz... Nie, złapię cię. Ej, gdzie jestem, widzowie? Jakieś pancerne szyby? Ej, chwila, pan od basenu? Ej, a tam jest pani, której dostarczyłem paczkę tak, jeszcze niedawno. Tak, tak, proszę pana, dostarczył mi pan paczkę i wie pan co, źle, że jej od razu nie wzięłam. Poszłam później, ten Shinsonic przyszedł. Proszę zobaczyć, my w ogóle jesteśmy w jakimś jego miejscu. Ej, co to za odgłosy są, słyszycie to? Tak, coś strasznego się zbliża. Mam nadzieję, że to... To mały Shinsonic? O, tatuś schwytał tutaj jakieś nowe. Co jest grane? To jest jego syn? Cześć, mały Shinsonic. Słuchaj, ty lubisz cukierki w ogóle jeść? O, ja to w ogóle uwielbiam cukiereczki sobie pojeść. Słuchaj, ty jakbyś nas uwolnił, to ja bym ci mógł dać cukierków sporo. Całą miskę. Ale dużo. Całą miskę? To, no. A tym, co tutaj jest, to da radę. No na przykład, jak nie umiesz rączką rozwalić, to możesz tym kilofem, no. Dobra, to ja biorę tutaj i rękę. O, dobra, przepraszam. A panią? Uwolnić, wszystkich uwalniamy. Słuchaj, tutaj ci normalnie położę cukierki. Zobacz, ile masz tutaj ich rodzajów. Do wyboru, do koloru. Ale tata nie będzie ogólnie zły? Nie będzie raczej twój tata zły. A co ogólnie? Bo ja to bym w ogóle na spacer was zabrał. No ja to dawaj, idziemy na spacer. Słuchajcie, tata, tylko uwaga. 3, 2, 1, hop do góry. Co tutaj jest zaznaczone? Tajne przejście, widzowie? Widzieliście? Tak. Słuchaj, bo tatuś mój, on niby jest taki straszny, ale dla mnie mój tatuś to jest w
ogóle cudowny. Aha. I mój tatuś, chodźcie, chodźcie tędy normalnie tu wszyscy, zrobił tutaj wejście takie na farmę, żebym sobie łatwiej zjadał tutaj, co będę chciał. Aha, rozumiem. Ej, dobra, spokojnie, bo w ogóle tutaj mamy taką tajną, ukrytą bazę, tylko obiecujesz, że nie powiesz swojemu tacie, Shinsonic? Nie, bo ja tacie ogólnie to dużo nie mówię, bo on mi nie daje cukierków. Dobra, no bo tutaj ja ci będę dawał codziennie cukierki, tylko nic masz nie mówić. Tutaj przygotowaliśmy specjalną bazę, gdzie właśnie się zamierzamy schować przed twoim tatą niebezpiecznym. Ale tu mała ona jest. Ale tutaj coś jest. Chyba Lumi ją rozbudowała. Dobra, chodźmy na dół, bo tutaj będziecie my mogli się schronić w bezpiecznym miejscu. Także schodzimy i rozejrzymy się troszeczkę. O, są panowie budowlańcy, którzy pomagali to budować. Także wy Ale tutaj... Ale ładnie tutaj ogólnie u was jest, muszę przyznać. No, ogólnie tutaj możemy się schować. I wiesz co, tutaj jest jeszcze jakieś przejście na kartę. Ja się tutaj rozejrzę i nie mów nic swojemu tatusiowi. Masz tu jeszcze pieniążki. Mogę tutaj pójść, a ja nie lubię pieniążków. Mogę się tu przespać. Ale no jak jesteś zmęczony, to oczywiście. Tutaj możesz sobie wybrać łóżko i sobie tutaj zrzemnij się na spokojnie. No dobra, to dzięki, to będę spać. Ja nie mogę, widzowie, on z nami współpracuje. Widzieliście ludzie? Shinsonic to chyba był jego syn Shinsonica. A tutaj też coś jest, widzowie. To jest jakieś przejście na kartę, tylko kto tu ma kartę? Przepraszam, ma ktoś z was kartę tutaj dostępu, żeby wejść do tego pomieszczenia? Ej, Lumi! Ty masz kartę dostępu, żeby wejść tam? Otwórz tak, mi to wejście. Tak, już otwieram, tylko źle tutaj gdzieś weszłam sobie. O, co proszę, to za miejsce proszę, zabezpieczone Słuchaj, tu? To jest w ogóle nasze tajne miejsce. Tutaj mamy monitoring. Rozbudowałam bazę, ale bardzo bym ciebie, Gplay, prosiła, żebyś wziął, rozłożył monitoring oraz wybudował nam wieżyczkę, żeby jego było lepiej widać. Masz kilof jakiś? Tak, mam kilof. I te bloki czerwone może, z tych czerwonych bloków bym zrobił wieżyczkę, nie ze stołu na zwykłego, co? No, no dobrze, no to w takim razie te czerwone bloki jeszcze mamy tutaj cały stack, a ja będę tutaj siedzieć na dole, dobrze? Ja cię wypuszczę, ponieważ tylko ja będę mieć tutaj kartę dostępu. Dobra, więc bo w ogóle możesz sobie... No? Cichutko, bo tam w drugim pokoju obok otwórz mi. Dasz mi tą kartę, czy mi nie dasz? O Jezu, skąd tu tyle ludzi się... Nie, karty nie daję, karta jest tylko moja. Dobra, skąd bo tam Shinsonic śpi, nie będziemy go budzili jakby co. Ja tutaj kamerę to? Rozłożyłem. To Shinsonic śpi? Tak, no idę, chyba żartujesz. Idę na górę, jeszcze kamerę porozkładam i słuchajcie, zrobimy tutaj wieżyczkę, tak jak Lumi mówi, z której będzie można obserwować, co się dzieje. Tutaj przed domem też ustawimy kamerę, hop. I tutaj, słuchajcie, też damy kamerę, na przykład na drzewie, żeby było widać bazę z zewnątrz. Pyk i bierzemy, słuchajcie, kilof, musimy znaleźć dobre miejsce i słuchajcie, w ogóle mam nadzieję, że tu Shinsonic się nie dostanie. Słyszę kogoś, widzowie. Czekajcie. Tutaj ciekawe, gdzie oni są? Synku, nie, gdzie nie, ty widzowie. Jesteś, syneczku mój ukochany? Shinsonic chodzę i ciebie szuka synka. Nie, synku, gdzie ty jesteś? Dobra, na razie tutaj musimy wejść i się schować, słuchajcie. Zrobimy tutaj wejście od domku Lakiego, podsadzamy synku, się. Synku! Okej. Ej, idzie. Tatusiu! Gdzie ten mały? Uciekł! On się obudził, widzowie. W tym czerwonym budynku porwali mnie, powiedzieli, że co? Będą mnie trzymać. Normalnie cały czas, tatusiu. O nie, że będziemy wszystko powiedział, synku, zdradził nas. W takim razie idź do swojej bazy, ja się idę nimi załatwić. Nie, widzowie. On się teraz... O, czyli to jest to miejsce w takim razie. No nie. dobrze, to ja wyciągam swój sprzęcior. Tu mam taki fajny czas, nie. to po prostu nie. będzie pomieszczyć. Ja nie mogę wszystko tu niszczyć, uwaga ludzie, chowajcie się! Chowajcie się, trzecia wszystko kamera tu zniszczę, o proszę, o proszę. Chodźcie, że się oj, tu nie dostanie. Chyba muszę iść po lepszy sprzęt, to zaraz wracam. O nie, mamy problem. Ludzie, ostrożnie, Shinsonic poszedł po lepszy sprzęt, może się tu dostać. Musimy to wszystko zabudować, zrobić na nowo wieżyczkę i szybko obronić całą bazę. Dobra, widzowie, baza jest wstępnie odbudowana. Tutaj zrobiłem też drabinkę, gdzie wzmocnimy wieżyczkę strażniczą i będziemy bardziej pilnować właśnie tutaj tego miejsca. Zrobię sobie tutaj takie miejsce właśnie w razie co, że będzie się można chować za tymi blokami tutaj. Jeszcze zwiększymy właśnie za momencik tego wysokości
wysokość, ale mam nadzieję, że ogólnie wszyscy się tam na dole szykują i po prostu w razie co będziemy w stanie się obronić przed tym Shinsonikiem. Halo, na dole wszystko w porządku tak, z wami? Tak, właśnie rozdzielamy się, kto będzie czego w ogóle tutaj pilnował. Mamy tu pieniądze, ja mam tu pieniądze, wziąłem ogólnie z domu. Ile my będziemy jeszcze tam siedzieć w tym tunelu? Ile? Słyszycie? W tunelu jakimś ktoś tu siedzi? Ej, ale to dziwne, bo to nikt od nas nie mówi. W ogóle jakbym gdzieś stamtąd Deeplay coś takiego słyszał. Dawaj, może tu w jakimś tunelu ktoś siedzi? Masz, słuchaj, kilofa ci dam, jakbyś chciał. Spokojnie. Ej, chwila, coś tu jest. Ej, tu są jakieś namioty? Ludzie się tu schowaliście? Dzień dobry. Ojejku, co wy tutaj robicie? Tak, słuchajcie, schowaliśmy się, bo Shinsonik nas rozwalił po prostu domy. Jejku, w ogóle tutaj nie są zbyt fajne warunki do mieszkania. No nie, a co wy byliście za ścianą? Naprawdę? My tu mamy też bazę za ścianą. Ja nie mogę, to będziemy mogli połączyć nasze bazy. Słuchajcie, słuchajcie, bo ogólnie jest też taka sprawa, bo ja mam tutaj syna, który jest policjantem i może moglibyście pójść do niego się uzbroić, bo my stwierdziliśmy, że my stąd nie wychodzimy. Dobra, tym tunelem w ogóle da się dojść do miasta? Tak, tam do samego końca ja można mogę. Pójść. Ty, Lumi, widziałaś, jaki tunel tutaj jest? Ogromny. Tutaj no można dziwne, to wykorzystać. Ja nawet nie wiedziałam, że tutaj jest naprawdę taki tunel. Ej, a co to takie białe nie tu wiem, jest? Nie, tu też coś jest białego. Ej, tu też jest podziemna jakaś łazienka normalnie. Czekaj, jak kojarzę. Przecież to jest ta baza, taka, zobacz, my kiedyś też tu byliśmy, później no Pół przejął bardzo naszą fajnie. Bazę. Słuchaj, no to nasza baza już jest rozbudowana, tutaj też będzie można sporo osób normalnie, wiesz co, schronić, także to wszystko jest połączone, wiesz co, ja normalnie pójdę teraz na tą policję, a ty możesz, wiesz co, tu zorganizować po prostu siedzibę i połączyć te wszystkie miejsca, pokazać ludziom, dobrze. Co jest pięć. Okay, dobrze, a ja sobie to może ja tak robię. Tędy wyjdę, widzowie, i zobaczymy, gdzie mnie to wyniesie. Widzowie, wlazłem na galerię handlową. Patrzcie, w ogóle Shinsonik tutaj znowu grasuje. Kogo by tutaj schwytać do jedzonka? O, a może ciebie, koleżanko? O, nie. O, koleżanka nie, jakaś słaba. Musimy po prostu odwrócić jakoś uwagę. A ty co się tak patrzysz? Bo normalnie ale tutaj demoluje miasto. Ale tobie to dam radę chyba normalnie przeżyć. Ktoś jest dalej tutaj chętny? Halo, dobra. Halo. Rzucamy perłę. Widzowie, i perłą się tepiemy tam dalej przy komendzie policji, dobra, żeby mnie tylko nie zobaczył. O nie, szybko. Tutaj ktoś nam dobra. Się pojawił, ale... W zoologicznym się chowamy tutaj. Okej, okay, cichutko, ktoś się cichutko, pojawił, zwierzątka. Kogoś widziałem. Dobra. Oj, chyba idę jednak dalej. Widzowie, tutaj szybko podsadzamy się ogólnie do góry drabinką i będziemy tu bezpieczniejsi, okej? Okay? Dobra, i zobaczymy właśnie, czy już jest sobie poszedł Shinsonik. Ej, na razie go nie widzę. Dobra, tutaj jest taki tarasik, balkonik i będziemy musieli pójść po tego... Ej, tutaj jest przecież już policja, widzowie, ja nie mogę, wlazłem na policję. Proszę pana pomocy, Shinsonik grasuje. Ojejku, ja się strasznie boję, ja stąd nie wychodzę. Pan się boi, ale pan jest policjantem przecież. No wiem, bo mi rodzice kazali zostać policjantem, ale co ja mam zrobić? Dzisiaj sam mam tu służbę, ja się po prostu boję, ja nie wyjdę do tego Shinsonika. Chyba pana tatę znalazłem, oni wszyscy naprawdę? Są schowani normalnie w takim tunelu podziemnym śpią. Ojejku, a już się bałem, że coś złego. Panie, ja panu normalnie tutaj dam. O, proszę bardzo. Jakieś nawet mogę panu dać zbroję. Nie no. wiem, odpowiada panu diamentowa zbrojka. No niech będzie, lepsze to niż nic. Jak pan się boi, to co? To ja wie postaram pan co, się ja nie pójdę, bo walczyć. Ja naprawdę panu powiem. Ja się boję, ja na tego policjanta to ja się w ogóle nie nadaję. To rodzice chcieli, to ja się lepiej jeszcze pan wyżej. Zwolni, a ja stąd idę. Dobrze. Widzowie, znalazłem Shinsonika, ale postanowiłem go nie atakować, tylko go śledzić, żeby zobaczyć jego tajne plany. Jest przy moim domku. No dobrze, dobrze, trasa zrobiona, ale i tak mu się nie uda uwolnić. Patrzcie, jej. Nie da rady, no nie... Rozrzuca. A kto tutaj jest? Mnie tu wcale nie ma, mnie tu wcale nie ma, Ciebie Shinsonik. Wcale nie ma? Co ty tu ty za ryby rozrzucasz, co? A, gdzie one to prowadzą? To sobie taką małą pułapkę dla ciebie zrobiłem, ale teraz to zwiewam. No, zwiewaj, ty, wystraszył się mnie, jakiś słabiak. On tu zrobił normalnie ścieżkę z jakichś ryb, widzowie, i ona gdzieś mnie doprowadzi, może do członka jakiegoś mojej rodziny, że woda jeszcze jest skażona. Czekajcie, tutaj się ślady ryb kończą. Tam jest, słuchajcie, ta podziemna baza podwodna. Sąsiad? A ty sąsiad co tutaj? Jaką sąsiad ma tu w ogóle zbroję? O no co tu chodzi? No postarałem się.
Shinsonic grasuje w mieście, ogólnie mamy bezpieczne schronienie w razie co, gdybyś się czuł niebezpiecznie. Tak? O, to super, ale właśnie mu coś wypadło i ja nie mam pojęcia, co to mogłoby być. Może się przyda, może to do jego bazy, albo nie wiem. Słuchaj, ja widziałeś tutaj kogoś, jakieś głosy się stąd wydobywały. Nie, ale właśnie sobie łódeczki postawiłem, bo chciałem sobie tam popłynąć na dół. A mogę jedną łódź podwodną pożyczyć? No dobra, no to bierz, bierz sobie. Okej, widzowie, popłyniemy tam, skoro tutaj Shinsonic się kręci i rozkłada ślady ryb, to może coś tutaj znajdziemy. Także słuchajcie, płyniemy. Ej, tutaj w ogóle jest przejście, tylko dostęp jest na kartę, widzicie? A może ta karta... Ej, ta karta od sąsiada tu działa! O nie! O nie, tu rekin mieszka! Jestem rekinem! Zaraz sobie wezmę ciebie, po prostu zjem! Ty, tu jakiś mały na rekin! Na śniadanko czy na kolację Na kolację albo na śniadanku, ja ci dam! Zaraz cię normalnie tu laserem! To na razie odpływam! Ja nie mogę, zużyłem na tego rekina cały laser i teraz nic mi nie wystarczy! Ale się wystraszyłem, widzowie, dobra, idziemy tutaj i na pewno coś tutaj było, coś tutaj jest! Okej, otwieramy jeszcze raz. Ej, przepraszam, jest tu ktoś? To jest normalnie nasza baza, gdzie chowaliśmy się przed potworami wodnymi. Ratunku, zostałam uwięziona tutaj. Dziplejka! Dziplejka, a tu jesteś? Tu jesteś? Ja nie mogę, co ty w ubikacji zostałaś uwięziona tutaj? No słuchaj, ten straszny Shinsonic, normalnie, pamiętasz, to kiedyś była taka jakby ala nasza baza, no. A teraz jest rekinów i ten rekin się tu w ogóle kąpał w tym bajorku. Właśnie i mnie wzięli razem, w ogóle tutaj uwięzili. Czy Dziplejek jest z tobą? Powiedz, że Dziplejek jest z tobą. No nie ma, gdzie nasza reszta rodziny? Nie ja ma? Ciebie tylko znalazłem. Jejku, a co jak on coś Dziplejkowi zrobił? No nie wiem, musimy znaleźć resztę rodziny i mamy bezpieczne schronienie pod ziemią w takiej czerwonej bazie. Także chodź, Dziplejka, tylko ostrożnie, bo tutaj ten rekin pływa i uratujemy naszą rodzinkę i się schronimy przed Shinsonikiem. Dobra, więc tutaj Dziplejka jest właśnie ta baza. Widzę, że w ogóle zrobili wieżyczkę, także jest bardzo dobrze. Wow, ale super w ogóle ona wygląda, ale, ale to jest malutkie. Spokojnie, tak, Dziplejka. Pierwsza sprawa, że można chyba teraz tutaj sobie wyjść. Jest kilka pięter właśnie wieżyczek. To jest pierwsze piętro, a można wejść jeszcze ja jeszcze wyżej. Na samą górę. Tak. O, i tutaj... wow, w ogóle jaki piękny widok na miasto. Ej, w ogóle coś też załadowali w skrzyni i tutaj będzie można się bronić przed Shinsonikiem. Ale słuchaj, no, ogólnie pod spodem, pod tą bazą jest naprawdę sporo ludzi z miasta i słuchaj, mam nadzieję, tylko że... Tylko naszego synka tam nie ma. Spokojnie, dzieci będą, wszystko będzie w porządku, wszystko się poukłada. Dzień dobry, my tu wróciliśmy. Witamy, witamy, wszystko tutaj zrobiliśmy jako budowlańce. A gdzie tutaj jest Lumi? Lumi w ogóle poszła szukać twojej rodziny i teraz tu nie ma. Ojejku, dobrze, dobrze, dobrze. Ale widzę, że tutaj ładnie zostały ściany poprawione. Tam jest jeszcze tak, tutaj baza. Wszyscy zrobili co? I pan widział mojego syna policjanta? Tak, tak, widziałem pana syna, ale on jest strasznie puchliwy i się bał. W ogóle mnie wysłał. No my wiemy, wiemy. A pytał się w ogóle o nas, czy z rodzicami w porządku? Ja powiedziałem ogólnie, że tutaj jesteście, ale... No dobrze, no, tam dobrze. Krótka rozmowa. Tam jest jeszcze miejsce w razie co Dziplejka, możemy tam się schować albo tu sobie zorganizować. Tak czy inaczej tu jest bezpieczniej, Shinsonic jeszcze się tu nie dostał, wiesz? Dobrze, dobrze, to tylko tego syna naszego trzeba odszukać. Wiesz co, bo ogólnie Shinsonic też porwał mojego kumpla Garka i go jeszcze nie widziałem. Możliwe, że Shinsonic ma gdzieś, wiesz co, miejsce, gdzie porywa swoje ofiary i możliwe, że tam jest też Dziplejek i nasze dzieci. Także ja pójdę i postaram się go śledzić. No i dobra, namierzyłem go, słuchajcie, kręci się teraz przy szpitalu, w razie co dobrze, że wziąłem tą broń, dzięki temu teraz będę się mógł bronić. Teraz trochę na odpoczynek w takim razie. Odpoczynek idzie gdzieś. Ej, dobra, gdzieś po las, za domek Nuba, ej, widzę tam jeszcze jego kolce, okej, co on tu kombinuje? Ej, tutaj jest domek Nuba, to on sobie tu odpoczywa przy domku Nuba? Ej, czekajcie, wejdziemy tutaj, ej. Gdzieś zniknął, widzowie. Gdzie on tu zniknął? Tu ma jakieś tajne wejście, słuchajcie, czy o co chodzi? Ech, gdzie on tu polas? Tutaj, słuchajcie, powiedział, że idzie sobie odpocząć i tutaj zniknął. A może tu, słuchajcie, może tutaj w dół trzeba zejść, nie mam pojęcia. Co jest grane? Ej, Dziplejek, co ty tu robisz? Co to? Gdzie on ma tą bazę? Ja go tu widziałem, on gdzieś zniknął, Dziplejek. Tutaj gdzieś... Naprawdę? Gdzie on tutaj się chowa? Ja nie wiem, tato, ale on mi kazał tutaj w tych odchodach normalnie.
Słuchajcie, Plejek, leć szybko pod dom Lakiego. Tam obok zobaczysz taki czerwony budynek. Wejdź tam i schodź na dół. Tam jest bezpieczne miejsce. Tam Gplejkę mamę znajdziesz. A ja się tu muszę rozejrzeć, słuchajcie. Bo wydaje mi się, że Shinsonic tutaj zszedł. Na podziemny normalnie tutaj są chyba koleje po prostu. Albo metro jakieś. A nie, tutaj słuchajcie, nic nie ma. To tylko podziemne miejsce. I tutaj właśnie są przystanki. Ja nie mogę. Dobra, będziemy wyżej. Wychodzić sobie z domu. Muszę zamknąć tutaj sobie drzwi. W takim razie chyba nikt nie patrzy, bo teraz muszę przybrać i wyglądać niebezpiecznie. No to idę teraz. Ten Garek mi gdzieś zwiał. Ja nie mam pojęcia, gdzie on się podziewa. A ty co tutaj? Ja znajdę szybciej mojego kumpla Garka. Nie dasz rady, ja jestem najlepszy. Już się ciebie nie boję, Shinsonic. Wiem, kim ty jesteś, słuchaj. Jasne, jesteś przebierańcem tylko. Ej, dobra, musimy szybko znaleźć Garka, zanim po prostu Shinsonic go odnajdzie. Szybki parkurek tutaj. Garek, jesteś gdzieś tutaj? Daleko, słuchajcie, nie mógł uciec, a może jest u siebie w domu. Garek, jesteś? Mam nadzieję tylko, że mój synek bezpiecznie dotarł do domu. Tutaj Garek, co ty tu robisz? Normalnie tutaj się chowasz przed Shinsonikiem? Słuchaj, normalnie on mnie wziął, porwał, uciekłem, no i się tutaj zamknąłem i myślałem, że będzie dźwignia z drugiej strony, tej dźwigni w ogóle nie było. Chodź, mam dobre, bezpieczne schronienie, tutaj się schowasz. Słuchaj, zejdziesz tam na dół. Serio? Tak, tam na dół schodź, na dół i tam jest bezpiecznie. Zobacz, czy tam nie ma mojego synka, a ja wchodzę na górę, słuchajcie. Jest Gplejek. O, jest Gplejek, to super. Ja wchodzę na górę, na wieżyczkę strażnicą i będę ochroniarzem, słuchajcie, wszystkich mieszkańców miasta. Jest tutaj naprawdę sporo rzeczy z tego, co widziałem, dlatego nawet na dystans, słuchajcie, z góry będziemy atakować Shinsonika. Mamy tutaj też taką zbrojkę, także może ją sobie ubierzemy. Nie wiem, czy to jest specjalna. Tak? Ty jesteś na górze? Jestem. Słuchaj, nigdzie nie mogłam odnaleźć normalnie twojej rodziny. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Słuchaj, już jest normalnie Gplejek na dole. Nie ma tylko Janka i Gplejeczki, ale właśnie oni są najprawdopodobniej u dziadków. Gplejka ich tam odprowadziła. Właśnie do bazy, słuchaj, chowaj się, bo ja teraz tutaj będę szykował, wiesz co, się przed Shinsonikiem, żeby tutaj się w razie... Dasz ci może jakieś zbrojki, jakieś rzeczy potrzebujesz? Ja mam wszystko. Wszystko mam, słuchaj. Tutaj przygotowaliście bezproblemowo normalnie całą bazę, także jestem gotowy. Dasz radę go załatwić? Tak, dam radę. Ja idę tam na dół do bazy. Dobra, leć. Ja myślę, że jestem, słuchajcie, przygotowany. Trochę mi ta czapka, ten hełm mi nie pasuje. Ogólnie tutaj w ogóle też można oglądać normalnie zawody driftowe, bo tutaj, słuchajcie, jest... Ej, idzie tam cwaniak. Ej, tutaj... sobie tu wszystko poniszczę. Przecież to jest ten nubek, ja się go w ogóle nie boję, słuchajcie, ale go zaskoczymy, wszystko patrzcie. Wszystko będzie zniszczone. Ja nie mogę, jak go zaskoczyłem, widzowie, to jest naprawdę jednak nubek. Ty, ale skoro on jest nubem, to kim był ten mały Shinsonic? Ej, patrzcie, tam leci normalnie. Co ty normalnie, cwaniaku? Co ty sobie myślałeś, że mnie tak łatwo pokonasz? Tak, myślałem. O nie, domek Lakiego zniszczyłem. Zniszczyłem domek Lakiego. Zniszczyłeś tutaj. Ale dobra, słuchaj. Ty nubie jeden. Jesteś prawdziwym Shinsonikiem. Dobrze, ja się przyznam, ja tak naprawdę jestem nubek, ale nic mi nie rób. Tylko nie mów prawdziwego Shinsonicowi, że się za niego przebrałem. Powiem mu, słuchaj, bo porwałeś w ogóle normalnie Gplejkę i uwięziłeś nią w podziemnej bazie i teraz pożałujesz tego, nubek, rozumiesz? Ale proszę, wynoś się stąd. To jakąś karę wolałbym mieć, ale nie chcę się wynosić z tego miasta. Wymyślimy dla ciebie karę, wszyscy mieszkańcy są bezpieczni, tylko ty tu zostajesz sam teraz w mieście w niebezpieczeństwie. Okej, widzowie, czyli sprawa wyjaśniona, nie ma się chyba czego bać. Idziemy ogólnie teraz, może powiedzieć wszystko mieszkańcom miasta, żeby się nie martwili i możemy chyba wracać do swoich domów.